trwa dzień w Polsce.pl. Teraz pora w naszym studiu poruszyć kwestię szeroko definiowanej mowy nienawiści, a w zasadzie ciężko powiedzieć, jak mowę nienawiści zdefiniować, a tę kwestię poruszę z moimi i państwa gośćmi. Pozostał w naszym studiu Paweł Kurtyka, prezes imienia Fundacji imienia Janusza Kurtyki oraz Miłosz Lodowski, komentator, strateg kreatywny. Witam panów serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. No i na początek właśnie te definicje, bo za każdym razem gdzieś, gdzie poruszam kwestię mowy nienawiści, to pytam gości właśnie o definicję tejże, bo tak jak zwróciłem uwagę, chyba ta definicja jest na tyle szeroka, że w zasadzie ciężko ją określić. No chyba najciekawszą definicją, z jaką ja się spotkałem, to jest definicja, którą przytoczył no wielki filozof i estetyk Roger Scruton, który powiedział, że mowa nienawiści to jest tak naprawdę nienawiść, która jest kierowana ku tym, którzy z tej nienawiści są obiektem, tak mówiąc, trawestując jego słowa. Więc innymi słowy, w dzisiejszych czasach to jest coś tak nieodgadnionego, że można podciągnąć w zasadzie pod to wszystko, co będzie tylko sprzyjać i wyłącznie naszym planom politycznym, a najczęściej ze względu na przewagę medialną ma to służyć do brutalnego kopania po kostkach osób, które mają poglądy nie do końca zbieżne z naszymi. No właśnie, teraz pytanie, czy mowa nienawiści jest wykreowana przez politykę i przez media, czy może to jest czynnik, który pojawił się gdzieś w społeczeństwie? Panie prezesie. No to jest ciekawe pytanie. Myślę, że to jest też zagadnienie bardzo stare, to znaczy jest to próba dyskredytacji, czy też poprzez nazywanie jakimiś epitetami negatywnymi drugiej strony sporu, poza merytorycznymi, bo to trzeba jasno podkreślić. No właśnie, że... tutaj też pan prezes porusza ciekawą kwestię, bo w zasadzie w tym momencie, po tragicznych wydarzeniach z Gdańska, po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, no pojawiła się gdzieś trochę taka narracja mówiąca o tej mowie nienawiści, jakby to była sprawa dosyć nowa, czy sięgająca, nie wiem, dosłownie roku, dwóch lat wstecz. A mowa nienawiści chyba pojawia się w polskiej, nawet kulturze politycznej już zdecydowanie wcześniej, wiele lat wcześniej. No żeby w polskiej tradycji kulturowej, no przecież to jest coś, co znam jeszcze ze starożytnego Rzymu, no także początki cywilizacji to też elementy i narzędzia polityczne, które wtedy wytworzono po to, żeby utrzymać swój prymat, czy wzmocnić swoją pozycję, a zdyskredytować naszych przeciwników. Jak się prześledzi pisma polityczne, nie wiem, Cezara, czy właśnie wielkich twórców Republiki Rzymskiej, czy później Cesarstwa, no to jest jeden wielki stek obelg kierowanych przeciwko swoim przeciwnikom politycznym. No, jak ktoś ma problemy z czytaniem źródeł, to wystarczy, że zobaczy sobie, nie wiem, pierwsze dwa sezony serialu Rzym, zachęcam, i będzie wiedział, jak wyglądała na przykład praca polityczna na zapleczu cesarstwa rodzącego się, i to wszystko tłumaczy. Także tam, gdzie jest władza, tam pojawia się tak naprawdę cała metodyka, cały zestaw pojęciowy, masę desygnatów, które mają po prostu tak zdyskredytować i zohydzić w oczach opinii publicznej naszych przeciwników, żeby wygrać po prostu jak najwięcej i mieć znakomitą możliwość skonsumowania całego tortu wiedzy. Właśnie tak ze strony też chyba bardziej prywatnej mógłby powiedzieć coś o... Tutaj trzeba powiedzieć jedno, że jakby przenosząc się do bliższych nam czasów, że przecież cała powojenna historia naszej ojczyzny to jest nieustanne używanie mowy nienawiści, począwszy od tego, jak byli nazywani żołnierze podziemia antykomunistycznego, prawda, zaplute karły reakcji, kampanie dyskredytujące Solidarność, również bardzo mocno stosowane, czy Kościół, dokładnie. Następnie brutalna walka z prawicą na początku lat 90., słynna afera Szafy Lesiaka, prawda, to jak nazywano wówczas tych, którzy władzy się sprzeciwiali, czyli w skrócie można powiedzieć, no, Porozumienie Centrum i partię braci Kaczyńskich. Czy moja osobista, jakby, tak jak pan redaktor powiedział, historia rodzinna, jak wyglądała kampania dyskredytująca mojego ojca w momencie, kiedy był prezesem, czy zostawał już, nawet jeszcze nie został, to już się zaczęło, pamiętam, takim słynnym wywiadem z Moniką Olejnik, w którym zasugerowała, że jest on donosicielem i doniósł na Andrzeja Przewoźnika odnośnie jakichś niezgodności w dokumentach, które następnie
kolegium IPN tak naprawdę wychwyciło bez żadnej w ogóle ingerencji ze strony mojego ojca. I później cała seria kalumni rzucanych na człowieka, który po prostu podważał te półprawdy, którymi establishment postkomunistyczny chciał karmić społeczeństwo. To wywoływało taką złość. Następnie można przytoczyć chociażby przemysł pogardy, który w stosunku do prezydenta Lecha Kaczyńskiego był stosowany. Można przytoczyć, jakimi inwektywami byli obrzucani ci, którzy po katastrofie smoleńskiej poddawali w wątpliwość, już nie sięgam do tych najbardziej radykalnych zdań, ale na samo poddawanie w wątpliwość oficjalnej wersji rządowej spotykało się z różnymi inwektywami. Jak byli określani w ogóle wyborcy prawicy szeroko rozumianej, prawda, tutaj słuchacze Radia Maryja, słuchacze Radia Maryja. No, te wszystkie rzeczy to nie jest 2019 rok, styczeń i nagle mamy eksplozję mowy nienawiści, tylko to jest bardzo głęboko zakorzenione. No i ten obóz establishmentowo-postkomunistyczny ma na tym polu daleko wyższe dokonania niż tak jak dzisiaj się to próbuje przedstawiać, chociażby Telewizja Polska pod rządami PiS-u, prawda? Ja mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o mowę nienawiści w ostatnich, na przestrzeni ostatnich lat, to był taki brzydki, stary, nie wiem, pomarszczony kartofel, którym się przerzucano gdzieś tak właśnie pod stołem, ale w pewnym momencie stał się kartoflem gorącym, no właśnie za sprawą tego, że o tej mowie nienawiści zaczęło się mówić bardzo, bardzo dużo w mediach, politycy z różnych stron to komentują i mam takie wrażenie, że właśnie tym gorącym kartoflem teraz jedna, druga strona trochę się przerzuca, szukając winnych, w cudzysłowie, całej tej sytuacji. No bo mowa nienawiści jest narzędziem. Jest narzędziem, które w sprawnych rękach zamienia się w niesamowitą broń. Dlatego, że w dzisiejszych czasach wojny nie odbywają się, nie tylko odbywają się na polach bitew, ale przede wszystkim na polach bitew cyfrowych, czy polach bitew medialnych, bo tam tak naprawdę wykuwa się współczesna świadomość ludzi, czy to w jaki sposób oceniają rzeczywistość. Ja tutaj akurat bardzo mi się podobała wypowiedź pana prezesa, ale z niej bym tak wyekstrahował jeden z elementów. To znaczy, mowa nienawiści to jest taki zestaw półprawd, które mają przysłonić prawdę. Bo wtedy w tym gąszczu takich niedopowiedzeń bardzo łatwo jest ukryć to, co jest esencjonalne, co jest prawdziwe, co jest właściwe, a niewyczulone oko gubi się. I jeśli ktoś nie jest przeszkolony, czy też nie jest wnikliwym obserwatorem życia społecznego, albo to tak naprawdę nie ma też wiedzy, bo nie musi mieć wiedzy o absolutnie wszystkich procesach zachodzących w naszej rzeczywistości, to po prostu staje się ofiarą tej nagonki, która summa summarum ma służyć temu, żeby zmienić jego preferencje polityczne, zmienić jego decyzje polityczne, czy zmienić jego decyzje konsumenckie, bo przecież mowa nienawiści nie dotyczy tylko świata polityki. Czasem jest używana także na polu działań czysto marketingowych. Teraz, żeby być na bieżąco z mową nienawiści, czy też nie, tutaj też poproszę panów o być może ocenę tej wypowiedzi, to właśnie posłuchajmy ciekawej wypowiedzi, którą być może właśnie pod mowę nienawiści gdzieś można podciągnąć. Po 98 latach, czyli blisko po 100 latach, prawie po wieku, trzeba było rządów jednej opcji, żeby polskie parasolki zastukały ponownie. Zastukały na polskich ulicach podczas naszych czarnych marszy. Którzy próbują nas pozbawić możliwości osobistego wyboru i równego traktowania, mówimy im jedno. Jesteście śmiesznie nieaktualni. Czuć od was naftaliną. Nauczcie się wreszcie żyć w społeczeństwie równych kobiet i mężczyzn. Czy ta naftalina to coś, co możemy podciągnąć pod mowę nienawiści współcześnie, czy jest to raczej po prostu jakaś taka niefortunna wypowiedź w wykonaniu byłej pani premier, panie prezesie? Znaczy, no na pewno jest to stygmatyzujące dla osób, no tu niewymienionych jakoś szczególnie konkretnie, ale jak rozumiem tych, którzy nie zgadzają się z wypowiedzią pani byłej premier. No jeśli ktoś wydziela tak brzydki zapach, to być może nie należy
przebywać z nim w jednym pomieszczeniu, może trzeba wykonać wobec niego jakiś gest, no jakby można to interpretować dalej. No dla mnie to jest wypowiedź, no powiem tak, jakby nie zdziwiło mnie, że pani Kopacz w ten sposób się wypowiada, bo generalnie jej wypowiedzi nie stoją na najwyższym poziomie. No ale no jest to po prostu smutny przykład tego, że nie wyciągnięto żadnych wniosków w stosunku do samych siebie z tej gigantycznej tragedii, która się wydarzyła. A ja tutaj wyższe dobro wyciągnę, to znaczy mi osobiście naftalina kojarzy się przepraszam, z elementem, który ma zabezpieczać zdrowie tkanin czy futer przed molami, więc jeśli tak do tego podejść, to ja się bardzo cieszę, że chciałbym, żeby cała Rzeczpospolita pachniała naftaliną i takie mole, które chcą podgryzać nasze sukno Rzeczypospolitej w sposób bardzo prymitywny, płaski, przyziemny i no, to jest poniżej mojego poziomu, to może właśnie zostaniemy zabezpieczeni tą naftaliną. Być może to nie jest coś super nowoczesnego, super pięknego i znakomicie pachnącego, ale jeśli dobrze zabezpiecza, to niechże to działa. Teraz pytanie, jak walczyć z mową nienawiści? Czy w ogóle z mową nienawiści się da walczyć i ją zwalczyć, a może powinniśmy gdzieś zwalczać konsekwencje mowy nienawiści? Ja się zastanawiam... Tak się akurat złożyło, że państwo macie w studiu dwóch krakusów, więc nas się trochę, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało źle, ale nas się troszkę inaczej wychowuje. Być może dlatego, że miasto było od bardzo wielu wieków niewietrzone i też pewne zasady tam zostały przechowane. To znaczy mowę nienawiści zwalcza się jednym, to znaczy kindersztubą. Innymi słowy, jeśli państwo dobrze wychowujecie swoje dzieci, jeśli dbacie o to, żeby one przekazywały tą wiedzę następnym pokoleniom, to nie ma możliwości zaistnieć mowa nienawiści, bo elementy, które chce się osiągnąć mową nienawiści, można znakomicie osiągnąć złośliwością, ciętym językiem, umiejętnością formułowania. A czy takimi gestami, jakie zostały zaprezentowane przez premiera Mateusza Morawieckiego, który w piątek zaprosił do Sejmu przedstawicieli szefów klubów i kół parlamentarnych, panie prezesie? Znaczy to na pewno był dobry gest. W ogóle trzeba podkreślić, że przy tym ogromie tej tragedii, która się zdarzyła w Gdańsku, moim zdaniem rzeczywiście pan premier, pan prezydent stanęli na wysokości zadania. To nie była jakaś nieudawana empatia, tylko rzeczywiście widać było przejęcie tą tragedią, zresztą tak jak bardzo wielu ludzi w Polsce. Natomiast no, wielkim nadużyciem jest łączenie, moim zdaniem, tego, co się stało, gdzie po prostu kryminalista, no, opętany w jakiś sposób rządzą zemsty czy sławy, ale raczej zemsty w stosunku do tego, że został uwięziony za swoje kryminalne czyny, bo tak ja interpretuję jego wypowiedź, no zabija kogoś, kto jest najwyższym stanowiskiem w mieście, prawda, no bo to de facto się stało i jakby interpolowanie tego i robienie z tego rzeczywiście polityki jest moim zdaniem daleko idącym nadużyciem i dlatego uważam, jeszcze wracając do tego pytania, jak z tym walczyć, że to właśnie pewien taki kodeks zasad logiki w debacie publicznej musi być przestrzegany, bo inaczej trudno jest wchodzić w spór merytoryczny, trudno jest sensownym argumentem odpowiadać na rzeczy, które zupełnie są pozbawione ciągu przyczynowo-skutkowego. I jeżeli nie będziemy stosować uniwersalnych już przez lata wypracowanych zasad debaty, tylko będziemy sięgać do emocji, do prostych przykładów, uproszczeń, no to wówczas no takie narzędzia jak mowa nienawiści będą chętnie stosowane. Ja oczywiście jestem pesymistą w stosunku do tego, że to się uda, co postuluję w tym momencie, natomiast odpowiedzią na walkę z mową nienawiści jest przywrócenie właściwej rangi debaty i sposobu jej prowadzenia. I chcę jeszcze raz jeszcze jedno podkreślić. Moim zdaniem politycy zawsze tego typu wybiegi i instrumenty stosują. Natomiast jest gigantyczną rolą mediów, żeby tego typu instrumentów nie powielać i nie podawać dalej i ich je odfiltrowywać. Bo jeżeli media jeszcze wzmacniają dany przekaz, jeszcze reklamują danego polityka, to przekłada się on na to przekłada się to na, rzeczywiście na społeczeństwo. Najlepszym przykładem takiej działalności jest działalność Janusza Palikota.
i całego jego ruchu, który symbolizuje ten słynny krzyż z puszek na krakowskim przedmieściu, wielokrotnie reklamowany w największych stacjach. Te postawy spotykały się z afirmacją mediów zamiast potępieniem i takie rzeczy doprowadzają do zwiększenia właśnie mowy nienawiści w Polsce. Paweł Kurtyka, Miłosz Lodowski, moimi państwa gośćmi. Dziękuję panowie serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Życzę dobrego dnia. Do widzenia. A państwa zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl. Przed nami jeszcze szereg ciekawych propozycji.